Dla mnie warsztaty to są takie swoiste rekolekcje i to wcale nie dlatego, że ojciec nam głosi konferencje i kazania, ale dlatego, że tutaj mogę spotkać ludzi, którzy muzykę liturgiczną traktują jako posługę, którzy chcą robić dzięki temu coś ważnego dla Kościoła. To jest za każdym razem doładowanie takiego akumulatora, taka przypominajka, kiedy ja mogę na nowo odkryć to, że muzyka liturgiczna jest czymś ważnym. Staramy się zajrzeć w głąb siebie, po to, żeby emocje, które potem przekazujemy w śpiewie, mogły poruszyć serca słuchaczy. I właśnie te emocje, te uczucia sprawiają, że te warsztaty są z rajem połączone bezpośrednio. Te warsztaty są dla mnie możliwością rozwoju na tle właśnie zarówno muzycznym, jak i na tle wiary ogólnie. I szansą właśnie na rozwinięcie swoich możliwości. Po pierwsze stronę techniczną, jeśli chodzi o zajęcie z emisji głosu, jestem bardzo zadowolony z tego, co stamtąd wyniosłem, jak i również to, że mogę uczyć się modlitwy, która jest naprawdę piękna i daje też od strony takiej ludzkiej dużo przyjemności i radości. Zdecydowanie jestem tu po to, żeby się dzielić, żeby pomagać ludziom to odkryć, żeby też dowiedzieć się czegoś nowego o sobie, bo podczas tych spotkań, podczas tych prób wychodzą rzeczy czasem spontanicznie, których wcześniej albo nie zauważyłem, albo które gdzieś kiedyś były, ale zniknęły. No więc te warsztaty są takim czasem, szczególnym w roku, kiedy ma się okazję nie tylko pogłębić jakoś swoją praktykę i wiedzę muzyczną na temat tych utworów religijnych, które zazwyczaj wykonujemy, ale także spotkać się z ludźmi ogarniętymi tą samą pasją i posłuchać, dać się poprowadzić właśnie dyrygującym, którzy no mają, poznali wszelkie tajniki, czyli pogłębić jak gdyby świadomość przy wykonywaniu tych pięknych utworów religijnych. Muzykę duszy z rajem łączy przede wszystkim pragnienie, tęsknota za tym, żeby tworzyć jedność. Żeby tworzyć jedność między nami a Bogiem, między Bogiem a nami, żebyśmy też między sobą potrafili tworzyć wspólnotę. To jest to pragnienie, pragnienie powrotu do raju. Myślę, że muzykę liturgiczną nie tyle coś łączy z rajem, co jest ona drogą powrotu. Tak jak z raju odeszliśmy, tak za pomocą muzyki śpiewanej dla Pana Boga możemy zacząć wracać. Jest to jedna z dróg, którą możemy wrócić już nie do raju, tylko do nieba, które jest rzeczywistością już po śmierci i po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Czy istnieje coś takiego jak muzyka duszy? Ja może tutaj nie będę zbyt ortodoksyjny, ale uważam, że jest troszkę odwrotnie. To muzyka jest tworzona przez coś, co jest materialnego, przez coś, co jest cielesnego i to, co jest cielesne, materialne, co produkuje dźwięki, tworzy muzykę, która staje się czymś nieuchwytnym, ma moc przemieniać nas wewnętrznie i wprowadzać ten ład i porządek, który był w raju i który, mam nadzieję, wszyscy osiągniemy w dniu naszych narodzin dla nieba. Muzyka duszy może być naszym rajem na tę chwilę, na ten czas
może przenieść się na każdy dzień codzienny. Możemy za tym tęsknić, dlatego że jest różnorodna, wszechstronna, pokazuje i Bożą dobroć, Bożą miłość, radość, błaganie, łagodność, słodycz, czyli mieści się w tym to wszystko, co jest tak naprawdę pragnieniem duszy człowieka. Może to być przygoda, do której będziemy tęsknić przez całe nasze tutaj ziemskie życie i która będzie trwała dalej po tej drugiej stronie. Tak sobie wyobrażam w tej chwili raj. Kiedy myślę sobie o raju, zawsze pojawia się we mnie myśl za tym, co zostało tam zostawione, za tym, co utracone. Podobnie jest, kiedy myślę o muzyce. Kiedy śpiewam, kiedy słucham muzyki, zawsze pojawia się we mnie tęsknota za tym najwyższym pięknem i ostatecznym dobrem. Więc wydaje mi się, że muzykę duszy i raj łączy źródło, czyli to, co mieliśmy na początku, to, co mieliśmy w pełni, to, czego tak znakomicie w tamtym czasie doświadczaliśmy. I wydaje mi się, że zarówno wykonywanie muzyki, jak i modlitwa są w stanie skierować nas do Boga, do absolutu i wypełnić te pragnienia, które w naszych sercach nieustannie się pojawiają. Jest tu pełno ludzi, dla których muzyka liturgiczna jest pasją. Oni są pełni radości, pełni w ogóle Ducha Świętego. Są pełni entuzjazmu i chcą się dzielić swoimi talentami i swoją radością. To jest piękny proces, to jest cudowna jakby przygoda obcowania z taką muzyką, obcowanie z tymi ludźmi, wydobywanie, zmaganie się z jakimiś ograniczeniami. Klimat panujący wśród ludzi, wśród uczestników jest bardzo w porządku i bardzo taki naprawdę napawający radością i nadzieją, taką ludzką dobrocią. Zaczęliśmy od niedawna śpiewać w Scholi, dlatego przyjechaliśmy tutaj, żeby nauczyć się trochę śpiewać. Wspaniała atmosfera i
pełny profesjonalizm ludzi, którzy to prowadzą. Także wielkie brawa i jestem bardzo zadowolony. Muzyka liturgiczna jest dla mnie spotkaniem z Jezusem żywym w Eucharystii. Sposobem na życie. Pasją. Radością ze śpiewu. Powołaniem. Pokojem ducha.